Azbest, czyli nowy trend na TikToku. Ogólnie cały mem polega na wsadzaniu wypowiedzi z Azbestem pod różne bajki czy filmy. Wypowiedź takiej osoby zaczyna się, że dana osoba wylała na kogoś Azbest i że wygląda ona na dewelopera. Później jest lekko dalsza rozmowa, która różni się od TikToka, ale cały mem dosłownie tylko na tym polega. Ludzie podłapali to słowo Azbest i bardzo im się spodobało, a jest to zwykły minerał. Mnie to trochę przypomina odświeżony mem stoi aluminium, tego nie pomalujesz, ale wersji bardziej na te czasy. Mi się sam mem podoba, jednak nie do końca rozumiem czemu to stało się takim viralnym i znów to jest ten moment kiedy czuję się jakbym był jakimś boomerem kocham azbest kid azbest czyli kit, który kocha azbest ogólnie taka osoba kocha nowo powstałe memo o azbeście i przeglądając tiktoka zawsze natrafi na azbest będzie go oglądał godzinami taki kid osugarnia na pamięć tego mema i dokładnie wam może powiedzieć co dana osoba mówiła a jest to oczywiście wylanie azbestu później mówienie że on musi być deweloperem a oczywiście przez całą wypowiedź osoba jest denerwowana taki kid azbestowy będzie sam chciał posiadać azbest w swoim domu i jego ideologią jest azbest a nie jakieś inne wiary Jak na początku nie rozumiałem tego mema, to musiałem go obejrzeć parę razy, aby powiedzieć Dobra, jest to w sumie dosyć zabawne i łatwe do zapamiętania Kocham azbest! Memo o czyli chodził o masę memów związanych z azbestem Ogólnie ludzie tak bardzo podłapali ten mem, że zaczęli go wstawiać do dosłownie wszystkiego i różnych sytuacji Przykładowo wcześniej gadanie o azbeście było tylko w bajkach To teraz ludzie zaczęli nawiązywać do sytuacji szkolnej I na przykład powstały memy, na kogo byś wylał azbest w szkole Do tego rzecz, która najbardziej mnie rozśmieszyła oraz zdziwiła To był Sigma Edit związany z tym i wyglądało to dosłownie komicznie. Ludzie nawet zaczęli tak memować z azbestem, że jeden TikTok się wybił, że ziomek znajduje się w lesie. Powiedział o tym, że byłoby to super miejsce na zrobienie fabryki azbestu. Kiedy będą memy o nieśmiesznym.